Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 23 października, 30 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o modlitwie dwóch ludzi, którzy przyszli do świątyni, aby się modlić. I Pan Bóg rozstrzyga, która modlitwa jest lepsza. Pierwszy faryzeusz, który właściwie przechwalał się tylko przed Panem Bogiem, wyliczał swoje zasługi. To tak jakby chciał powiedzieć: Panie Boże, nie masz innego wyjścia, jak tylko mnie zbawić, ponieważ ja sam zasłużyłem na to, żeby być po prostu w niebie. Natomiast ta postawa prowadziła go do pogardy. Celnikiem, który był tym właśnie drugim, który znalazł się w świątyni, aby się modlić. Natomiast celnik, który pochodził z takiej grupy społecznej, która była najbardziej pogardzana w Izraelu, on zdawał sobie sprawę ze swojej niegodności, ze swojej grzeszności i stawał przed Panem Bogiem w pokorze serca i skupiał już nie na swoich zasługach, ale na Panu Bogu. Faryzeusz koncentruje się na tym, co on daje Panu Bogu, natomiast celnik na tym, co otrzymuje od Pana Boga. To jest znaczna różnica. Kochani, kiedy modlimy się, właściwie nie możemy niczym zaskoczyć Pana Boga. To jest tak jak z dzieckiem i z rodzicem. Kiedy dziecko przychodzi do mamy, do taty, przynosi jakiś swój rysunek i wtedy mama mówi: ale ten rysunek jest naprawdę bardzo piękny. Oczywiście nie chodzi mamie o to, że to jest jakieś arcydzieło, jakieś dzieło sztuki, ale dziecko w ten sposób wyraziło siebie, dało swoje serce. I również kiedy jest taka sytuacja, kiedy dziecko gdzieś tam ubrudzi się, przychodzi do mamy czy do taty, odsłania się i mówi: zobacz, mamo, brudne rączki, i liczy na to, że mama coś z tym zrobi. Nie stara się tego zatuszować, ale pokazuje tak, jak po prostu jest. I wtedy w takim dziecku jest coś takiego ujmującego. Kiedy mama czy tato patrzy na takie dziecko, to po prostu serce aż się kraje. Trzeba pomóc temu dziecku. Ono nic nie ukrywa, jest takie proste, takie otwarte, przezroczyste. I również kiedy my stajemy przed Panem Bogiem, kiedy pokażemy Mu swoje grzechy, to też jest coś takiego ujmującego w tym, kiedy grzesznik przychodzi i oddaje Panu Bogu swoje grzechy, kiedy nic nie stara się zatuszować. Ktoś powiedział takie mądre zdanie, że to nieprawda, że modlitwy zmieniają świat. To ludzie zmieniają świat, ale modlitwy zmieniają ludzi. I dzięki temu świat jest lepszy, piękniejszy. I również ktoś powiedział, że dałem Panu Bogu mnóstwo argumentów, mnóstwo powodów do tego, żeby przestał mnie kochać. Żaden go nie przekonał. Pan Bóg kocha nas takimi, jacy jesteśmy. Wystarczy tylko w prostocie przyjść do Niego, nic nie ukrywać i oddać Mu swoje serce. Nie ma takiego daru, który moglibyśmy przynieść i zaskoczyć Pana Boga. Pan Bóg to wszystko ma. Jest tylko jeden dar, z którego najbardziej się cieszy. To my sami, kiedy przychodzimy i oddajemy Mu siebie. Faryzeusz chciał pokazać Panu Bogu, że tylko dzięki Jego ciężkiej pracy, dzięki Jego ofiarom i wyrzeczeniom może być zbawiony. Natomiast zapomniał o tym, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Że sami nie możemy być zbawieni tylko w oparciu o łaskę Pana Boga, dlatego że nie jesteśmy w stanie zarobić sobie na niebo. Ono już zostało kupione drogocenną krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc proszę Was, kochani, kiedy będziecie się modlić, żebyście zawsze z pokorą podchodzili do Pana Boga, dlatego że Jego ocena ludzkiej sprawiedliwości może być zupełnie inna od naszej oceny. Więc po prostu w pokorze serca stawajmy zawsze do modlitwy. Na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.